Cześć, witam Was w Frabii, Retrogralnia. Witajcie w Wrocławskim Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, gdzie kontynuujemy sagę o Atari ST. Dzisiaj ostatnia część, trzecia tej naszej trylogii. Jak już wspominałem wcześniej, gry odpalamy na Atari ST, ale na razie skupialiśmy się na grach, które tego Atari ST w ogóle nie potrzebują. Ewentualnie możliwe, że niektóre miały jakieś tam dodatkowe gadżety ukryte w kodzie, które się automatycznie włączały na Atari ST. Natomiast dzisiaj postaram się skupić na grach, które pokazują pełnię możliwości tego komputera. I zobaczymy, czy one rzeczywiście są duże i czy to rzeczywiście coś się temu Atari daje. Starałem się wybrać gry, które najpewniej działają wyłącznie na Atari ST, chociaż z ręką na sercu mówię, że nie próbowałem uruchamiać na Atari ST, a listy mogą być niekompletne, niepełne, ale wydaje mi się, że jednak tak będzie, szczególnie, że tych gier nie jest dużo. Tych gier, które znalazłem informacją, że mają tylko na Atari STE, to dosłownie pewnie wszystkich jest około 10. Jest kilka produkcji bardziej współczesnych, które są przebudowaniem oryginalnych gier, nie tyle wersją rozszerzoną, to przebudowaniem oryginalnych gier z ST, żeby mocno lepiej chodziły na Atari STE. I od takiej gry zaczniemy, więc to jest wyjątek, który można powiedzieć, że jest wzbogaconą wersją, ale wersją bardzo wzbogaconą. No bo cóż to może być? Najpierw może zanim Wam powiem, co to jest, ciekawostka, jest to jedyna gra, którą spotkałem na Atari ST, która żeby uruchomić wymaga takiej sztuczki, czyli włączenia blittera, ręcznego włączenia blittera. Nie mam pojęcia, generalnie moja ogólna wiedza, co to jest blitter, jest dość mglista. Rozumiem tyle, że to jest jakaś sprzętowa funkcja, która pozwala lepiej scrollować ekran. No i generalnie znamy ją z Amigi, gdzie ona po prostu jest, a tutaj w Atari ST okazuje się, że przynajmniej do tej jednej gry trzeba ją ręcznie włączyć z interfejsu. Nie wiem dlaczego. A gra, no nie wiem, czy już widzicie na ekranie, a jak nie, to zaraz zobaczycie, co to jest. Nie ma co ukrywać, że ta gra to jest jeden z motywów głównych, pewnie dość głupich, ale cóż, człowiek czasem robi głupie rzeczy, żeby w ogóle kupić Atari ST, no bo jest to moja ulubiona gra ever, przynajmniej w swojej wersji na Commodore 64. I tak mi się wydawało, że wersja na Atari STE ma zadatki na bycie nawet lepszą wersją, z tym, że jak Wam pokazywaliśmy w pierwszym chyba odcinku, wersja tej gry, a czas powiedzieć, jaka to gra, czyli oczywiście Giana Sisters, wersja tej gry na Atari ST zwykłe nie miało scrollingu, więc jest też przyczynkiem do legendy, myślę, że trochę krzywdzącej dla tej maszyny, albo nawet bardzo krzywdzącej, że ten komputer sobie nie radzi ze scrollingiem, co też nie do końca jest prawdą, bo jak zobaczyliście w dwóch poprzednich odcinkach, jest sporo gier, które scrolling mają. Może nie zawsze jest idealny, ale jednak jest. Natomiast najwyraźniej programiści tej gry w oryginale poszli na łatwiznę i scrollingu zrezygnowali. Kolejna wersja tej świetnej muzyczki. Swoją drogą, Giana Sisters z tej grafiki, która też na Amidze występuje, jest raczej niepodobna do Giana Sisters w grze. No ale cóż, musi być jakaś zajawka reklamowa, że będzie piękna blondyna. No i mamy, moim zdaniem, najlepszy motyw muzyczny w historii gier w wykonaniu na chip AY. Jak dla mnie, mi się dużo bardziej podoba ta wersja, pewnie sobie później na innych filmach odsłuchacie całą muzykę, jeśli chcecie. Ogólnie dźwięk muzyki w Gianie zdecydowanie bardziej mi się podoba generowany na chipach, które syntezują muzykę, a nie na samplach, jak to jest na Amidze. Wersja komodorowska jest ciągle bezkonkurencyjna, chip AY ma troszeczkę mniejsze możliwości, ale ciągle jest to naprawdę dobra wersja. No to gramy. No i co mamy? Scrolling jest idealnie płynny. Ruchy postaci też niczemu nie odstają od tego, co się dzieje na komodorku. Fajny, delikatny dźwięk strzału. Na Amidze było takie strzały jakby z pistoletu laserowego, co niezbyt mi się podobało. Nie, kolej po prostu jest super. Jest to po prostu taka Giana Sisters, jak powinna być, tylko że troszkę ładniejsza. Bez tych elementów, na które na Amidze niby są lepsze, ale mnie oczywiście jeszcze nie zachwycają, czyli generalnie podejście do dźwięku w wersji amigowej. I jeszcze chwilkę pogramy, żeby pokazać Wam jedną ciekawostkę. Auć tutaj.
O, na przykład widać, że oko wygląda dużo lepiej. Na komodorku to jest jednak taki zlepek pikseli, a tutaj... Tutaj po prostu ładna, wyrazista grafika. Teraz widzę za kamerą Borga, który rytmicznie rusza głową. Ciężko po prostu nie wpaść w rytm tej muzyki. Naprawdę to jest generalnie, moim zdaniem, najlepsza muzyka w historii gier ever. No i sobie warpujemy. Więc jeśli macie pod ręką, oczywiście kupowanie Atari ST tylko po to, żeby grać Beyond the Stars, no jest głupotą, no ale skoro jeszcze parę innych powodów do tego było, jest to, wydaje mi się, że najlepsza po prostu wersja Beyond the Stars, jaką można znaleźć. Więc po prostu pozostaje mi tą wersję polecić. No i ten smaczek. Osobna, inna muzyczka dla każdego bonus stage'a, bo już mu pokazywałem to w wersji pierwotnej, no ale tutaj można się cieszyć po prostu bez kompromisów, nie trzeba tak nawet ze scrollingu, żeby było tak fajnie, więc polecam. Dobra, teraz jak dobrze pójdzie, będziemy mieli grę bardzo dobrze znaną z Amigi. Amigi 500, nie ma co ukrywać, więc no gołej Amici, chyba tylko 1 MB pamięci był wymagany, a tutaj można odnieść wrażenie, to gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale nie do końca. A na Atari ST ona nie wyszła, wyszła tylko na Atari ST. Co ciekawe, ciężko tu oskarżać o problem scrolling, bo jest to gra, która także w oryginale scrollingu nie ma. Jest to w zasadzie gra jednoekranowa, jak pierwotne tytuły arcade'owe. No ale z jakichś powodów nie udało się, albo nie było dość ambitnych programistów, żeby zrobić ją na ST, a zrobiono ją na STE, więc zaraz zobaczymy i myślę, że większość z Was tą grę no tyle dobrze zna, że będzie mogło porównać ją sobie nawet z tą pamięcią wersji amigowej, którą macie. I mamy Stardust. Świetna gra generalnie, zarówno w wersji amigowej, jak i zaraz, jak się przekonacie, także w atarowej. Jakby ktoś tej gry nie znał, tak naprawdę można powiedzieć, że jest to Asteroids na sterydach, czyli rozbudowa oryginalnej koncepcji. Bardzo popularna gra z czasów Amigi. Na Amidze są jakby jej dwie części, Stardust i Super Stardust na Amiga 1200, na kości AGA. No i cóż. Gra chodzi dobrze. To, co może Wam się od razu nie rzucić w oczy, szczególnie, że nie jest szczególnie głośna muzyka, ale podobnie jak na Amidze, gra tam ma samplowaną muzykę, nie jak typowane Atari ST, używające chipa AY, no co zapewne korzysta z tych dodatkowych możliwości, które ma Atari ST. Nie do końca rozumiem to technicznie, ale jest tu jakaś lepsza obsługa przerwań przy samplach, dzięki czemu po prostu sample nie zabijają procesora i można je używać także do generowania muzyki w grze, a nie tylko rzadkich efektów specjalnych albo muzyki na ekranach tytułowych. Odpalałem sobie tą grę monitor w monitor tak naprawdę z Amigą i muszę powiedzieć, że ta wersja mi się podobała troszkę bardziej. No, graficznie chyba jest troszeczkę bardziej kolorystyczna, smakowita. No niestety nie ma porównania do wersji na Amiga 1200, to jest inna gra w sumie, no ale skoro to jest Atari STE, no okej, Atari STE nie jest odpowiedzią na Amiga 1200, więc trochę ciężko je porównywać, no ale jednak porównuję. Cóż można więcej powiedzieć, nieważne czy zagracie na Amidze 500, czy na Atari STE, będziecie z tej gry bardzo zadowoleni, więc jeśli tylko macie Atari STE, to może nawet lepiej zagrać wersję atarową, która wydaje mi się, że jest odrobinkę fajniejsza. Na pewno niczego nie tracicie wobec wersji amigowej, a może odrobinkę zyskujecie. Pewnie gdyby takie gry były na zwykłe Atari, no to mogłoby spokojnie stawać w szranki z Amigą. Ok, teraz kolejna gra, która jest z pewnością Atari STE only. I jest to też gra, której nieobecność, znaczy kategoria gier, której nieobecność bardzo mnie zdziwiła na zwykłym Atari ST, bo jest to jedna z moich ulubionych kategorii gier z tamtych czasów. Wprawdzie nie miałem Amigi, więc grałem w nie głównie na PC-cie, ale spodziewałem się, że te same tytuły, które były na Amidze, były na PC-cie, to będą też na Atari ST. Mam na myśli flipery, szczególnie flipery od 21st Centauri, czy jakoś tak się ta firma nazywała, jak Pinball Fantasties, Pinball Dreams, no i żadnego z tych fliperów nie znalazłem na żadne Atari. Na Atari ST także ich nie ma, natomiast powstał zupełnie inny fliper. Pytanie, czy
czy dogoni te gry. Być może tu rzeczywiście jest kwestia scrollingu, że te sprzętowe możliwości Amigi no, ułatwiały ten bardzo szybki scrolling, bardzo płynny scrolling, który był potrzebny w Atari do zrobienia tych gier, a na Atari ST być może było z nim jednak ciężko. No bo jak widzieliście w poprzednich częściach, no z tą płynnością gier na Atari ST bywa kłopotliwie. Niby wszystko jest fajnie, niby scrolling jest, ale jakiś tam frame rate bywał dosyć niski, nawet w porównaniu z Commodorkiem czy Spectrumem, a na pewno w porównaniu z Amigą, więc ciężko byłoby zrobić z takim frame rate'em dynamicznego flipera. Chociaż nie wiem, czy to jednoznacznie zasada, bo nie w każdej grze było widać takie to klatkowanie, więc nie wiem, czy to kwestia wysiłku programistów, czy kwestia konkretnej jakiejś mechaniki gry, która za tym szła. No ale tak się składa, że nie znalazłem żadnego flipera na Atari ST. Jeśli jakiś jest, taki grywalny, porządny, dajcie znać, z chęcią sprawdzę. No cóż, pierwsze wrażenie pozytywne. Jest to stół o normalnych wymiarach, z przyzwoitą grafiką, może nie urywającą niczego, ale tak na poziomie Amigi 500. Jak tu się odpalało. Spacja. No i co? Pierwsze rozczarowanie jest przed odbiciem piłki. Jest cicho. Znaczy to jest, no... Gdzie tu są flipery? No, jest to... Cóż, byłby to całkiem dobry flipper, gdyby nie brak muzyki. Jak słyszycie, muzyka pojawia się okazyjnie, ale nie ma jej cały czas w tle. No nie wiem, niby to nie jest super ważne, ale jednak muzyka w tych flipperach typu Pinball Dreams, Pinball Fantasies była jednym z elementów dla mnie. No, ale lamię masakrycznie dzisiaj. Była jednym z naprawdę ważnych elementów dla mnie. No a tutaj jej nie uświadczymy. Nie wiem czemu, no bo już wygląda na to, że sprzętowo powinno się to dać zrobić. Cały dźwięk tu mamy samplowany. No flipper jak to flipper. Trochę trudniejszy mam wrażenie od tych popularnych tytułów. Patrząc po tym, jak mi dzisiaj idzie, to bardzo trudne, ale to chyba kwestia warunków nagrywaniowych, kiedy ciężko się na tym tak skupić. Generalnie można grać, no jak się przeboli tą ciszę, no to nie ma za bardzo czego się czepić. Odpalimy jeszcze jeden stół, żeby wam pokazać całokształt. Co my tu mamy? Stół wodny. Exile Zone, żeby nawiązania do X-Filesów. Balls and Bets, czyli pewnie klasyka horrorowa, jakiś samochodowy, czyli zobaczmy tego Exile. Czy jest to zgrabne nawiązanie do X-Filesów? No to co, jesteśmy na Exile Zone. Szczerze mówiąc, nie do końca łapię, do czego ten stół nawiązuje. Chyba nie są to X-Filesy. Sam się śmieję ze swojej żałosności dzisiaj. Kurde, no nie wiem, naprawdę granie we flippera w ciszy, gdzie tylko są efekty dźwiękowe, nie wiem, no. Wiadomo, tak było w pierwszych flipperach. Pierwsze flippery w ogóle nie miały dźwięku poza jakimiś dygnięciami, tak? Czy cymbałkami wbudowanymi we flippera, ale... No, ale to nie to, kurde, no. Nie wiem, o czym jest ten stół. Wygląda w miarę ciekawie. Tyle, no. Przyzwoity flipper. Natomiast te amigowe i pecetowe są lepsze, no coś można powiedzieć. Okej, okay, próbujemy coś cięższego kalibru teraz. View intro. No dobrze, no. To gra, której jeszcze nie włączałem w ogóle, więc eksperyment. Jest to gra, która przynajmniej po screenach wydawała się grą dumowatą. Albo może wolfowatą. Zobaczymy, czy tak jest naprawdę, jeśli się nam uda włączyć oczywiście. Mam nadzieję, że gra pójdzie bez myszki, bo w sumie nie mamy myszki. Przynajmniej pod ręką. W sumie pasowała myszka wtedy w Wolfa, to grało się bez myszki. Nie sądzę, że to była naprawdę gra dumowata. Pewnie bardziej jest to jakiś prosty labirynt. No, chyba inne gry komputery niż PC-ty zawsze miały problemy, tak? Amiga też nie była mocna w grach dumowatych. No dzisiaj amigowcy po prostu mają swój cel odpalić duma na Amidze, tylko że te Amigi, na które odpalają te dumy i podobne gry, no nie za bardzo przypominają te Amigi, które
się kiedyś miało, tak? Więc no, to nie jest równa konkurencja. Dla mnie frajdą jest odpalanie jakby produkcji, które wyciągają niesamowite rzeczy z komputerów takich wersji, jak one były kiedyś. Jest to dużo ciekawsze wyzwanie. Gdzie tu się strzela? Kontrolem. No cóż, ale o co chodzi? Gdzie ja w ogóle mam iść? Na dole jest coś na kształt mapy. Czy tam kropka reprezentuje drzwi? Tak, kropka reprezentuje drzwi. No dobrze. No pierwsze wrażenie jest nie... Co, nogi zostały po kolesiu? Ale przecież nawet go nie musnąłem. Gra jest jakby nadpłynna, w sensie... Mocno reaguje na wciśnięcie przycisku. No i ta grafika, no nie wiem co to w ogóle jest nawet. Goście po prostu znikają po trafieniu ich nożem. Muszę mieć niezły ten nóż. Mam tu inne bronie. A, no jest coś normalniejszego. No i co, mu to się nie otwiera? No cóż, no pierwsze wrażenie jest, powiedziałbym, słabe, żeby nie użyć innych słów. No okej, okay, jeśli chcecie coś dumowatego, to już chyba lepiej zagrać... Aha, tylko że też to na lepszej Amidze, tak? Nie wiem, czy była jakaś dobra gra dumowata na Amiga 500. Nie próbowałem, szczerze mówiąc. Na Amiga 1200 znajdzie się jakieś grywalne produkcje. Gloom nawet mi się całkiem podobał. Ale to coś, to jest jakieś, no, jakby to można określić inaczej niż żałość. Nawet nie zachęca do dalszej eksploracji, szczerze mówiąc. Nie wiadomo czemu niektóre kropki to są drzwi, a niektóre inne to nie wiadomo co to jest. A, bo to jest chyba początek levelu, wróciłem gdzie byłem. No jak widzicie, korytarze są na tyle zróżnicowane, że raczej ciężko się połapać, czy to się już było, czy się nie było. Tu chyba nie. A mapa. Tutaj chyba nie byłem, bo mapa jeszcze tego nie wyrysowuje. No nie, 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 no. A jest, gościu! Gin, gin, gin! Jak widzicie, nieważne jaką bronią nawalacie, gościu znika i zostają tylko stopy, więc wszystkie bronie... A, got food, czyli tak samo jak w Wolfie, food jest... Food jest energią. No dobra, nie chcę się tutaj bardziej męczyć, szczerze mówiąc, chodzenie po tych korytarzach, które wszystkie nadają dokładnie tak samo i nawet to nie jest ściana, tylko jakaś gradientowa tekstura. No, no nie jest to coś, co by porwało człowieka. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, bo coś tu może się dzieje. Tak, jest jakiś dron jeżdżący. Już nie ma drona. Znowu dron. No dobra, to mi wystarczy. Okej, okay, to kolejny ekskluzyw na Atari ST. Jak przejrzeć bibliotekę gier na, ogólnie na Atari ST i STE, no to jeden z wielkich nieobecnych będzie Mortal Kombat. No to teraz mamy alternatywę dla Mortal Kombat, Ultimate Arena. Gierka, no podobno jedno z najlepszych, jeśli nie najlepszych bijatyk na Atari ST i STE. Chodzi tylko na STE. Zaraz zobaczymy. Czy najlepsze na Atari oznacza tak dobre jak Mortal Kombat? A może lepsze? Nie. Okej. Okay. Jest tu jakiś dźwięk? Dobra, trzeba pamiętać, że nasz problem jest Mortal Kombat 1, którego już dawno nie grałem. Szczególnie na Amidze, bo grałem to zwykle na PC-cie. Ale wydaje mi się, że jednak... Chyba też postacie są zdjęciami, co w tamtych czasach było super nowością. Kurde, nie da się jej przeskoczyć? Fakt faktem, że nie umiem grać w Mortal Kombat na jednoprzestrzennym joysticku, bo zawsze grałem na klawiaturze na PC-cie. Ale to, co mnie tu dobija, to płynność ruchów. No właśnie wygląda jakby za mało klatek
zrobili. O, dobra, zwróciłem uwagę, że w tle jest chyba Terminator. Arnie. Jakby to powiedzieć, no nie urwało mi niczego. Chociaż cały czas trzeba pamiętać, że trzeba porównywać to z Amigą. Ale nie pokazuje te możliwości Atari ST. No kurczę, nie pokazuje. Spróbujmy jeszcze zagrać drugą postacią. Bo na dzień dobry są chyba do wyboru tylko dwie postacie. Nie wiem, czy później się odblokowuje. Czy są tylko dwie? No nie, no chyba tylko dwie postacie. To już tak przynajmniej powinno być. Sandy, female. A jest, to jest. Turbo speed. Nie wiem, co to jest. Może strzały? Cenzort. Nie no. Nie było aż tak brutalnie, że potrzebujemy cenzury. Nie wiem, czy są jakieś fatality. Pewnie nie. Tak ogólnie, no będzie to ostatnia gra na dzisiaj, więc tak podsumowując też, patrząc na to, jak niektóre gry tu wyglądają, wydaje mi się, że technicznie Atari ST to jest właśnie tak, jak powinno być od początku, gdyby programistom się opłacało skupić na tym sprzęcie, była duża baza użytkowników, a nie musieli robić gry pod Atari ST, więc no nie wykorzystywali potencjału STE, no to prawdopodobnie te gry nie odbiegałyby za bardzo na Amigi, a może nawet byłyby takie same czy lepsze, bo widać, że technologicznie w zasadzie wszystko, co potrzeba tutaj jest. Tylko cóż, no, jeśli jest to sprzęt jednak trochę niszowy wtedy, no to nie opłacało się też rzucać całych sił na to, no i pozostało to trochę bardziej ciekawostka z obecnej perspektywy. Dobra, jestem teraz Sandy. No, przyspieszyło, jest lepiej, bo wydaje się nawet płynniej pewnie przez to, że klatki, chociaż czy się gra... Ła, tu jest... Zabiłem się samodzielnie. Jest arena interaktywna w jakiś sposób. To akurat ciekawa niespodzianka. Lost. No dobra. Chyba jakoś nie chce mi się wracać. Pewnie jakby się to wciągnąć, to ta gierka mogłaby dać trochę przyjemności, no ale ciągle, o ile się nie miało pod ręką Amigi z Mortal Kombat i nie pamiętało, jak to chodziło, już nie mówiąc o PC-cie, na którym ta wersja chyba była jeszcze lepsza. Więc cóż. Cóż można powiedzieć. Atari ST. Myślę, że fajny sprzęt. Godny konkurent Amigi, którego potencjał jest tak słabo wykorzystany, więc w tej chwili to raczej sprzęt dla maniaków. No ale jest to najlepsza wersja Genesis, jaką znam, więc warto kupić. Polecam. Dziękuję. Wojtek, Retrogralnia.